Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś wawel, migdał z karmelem, miód malina i piernikowa ze śliwką. Co roku z filmy wawel pojawiają się jakieś świąteczne czekolady i tak jest również i w tym roku. Pojawiły się zarówno duże i te mniejsze czekolady. Tym razem spróbuję tych mniejszych i aż trzy smaki. Jeden z nich wydaje mi się, że już kiedyś był, a dwa pozostałe wydaje mi się, że jest to nowość. Są to smaki migdał w karmelu, miód malina oraz piernikowa ze śliwką. I to o tej trzeciej mówię, że jest to smak jakby już znany, bo wydaje mi się, że wcześniej ta czekolada była, tylko że to opakowanie trochę inaczej wyglądało. Ale przyznaję, że nie miałem okazji jej spróbować, więc będzie to dla mnie jakiegoś rodzaju nowość, a tym bardziej, że te czekolady pojawiają się tylko raz w roku i niektórzy nawet jak je próbowali, to już zapomnieli jak smakują, więc tak czy tak jest to jakaś nowość. Tam jestem ciekaw, jak te czekolady będą smakowały, bo są to trzy różne czekolady. Dwa smaki są dość zaskakujące, bo migdał i karmel, nie wiem czy takie połączenie wcześniej widziałem, miód z maliną, może w innych produktach tak, ale w czekoladzie wcześniej nie widziałem takiego nadzienia. Nadzienie śliwkowo-piernikowe, jak już wcześniej mówiłem, było, więc wiem mniej więcej czego się spodziewać. Ale czy tak, okaże się, czy te trzy czekolady smakują jakoś wyjątkowo i czy smakują świątecznie. Na początek pierwszy ze smaków, czyli wawel migdał w karmelu. Już widzę, że czekolada jest deserowa, więc chyba jest ok. Takie trzy kostki w środku nadzienie, takie białe praktycznie w każdych nadziewanych. No i pachnie to migdałami, więc już jest dobrze. No a smak, na pewno są wyczuwalne migdały. Coś tu chrupie, tak się zastanawiam. Czy to są migdały? Ale chyba tak. Czy może jakiś taki właśnie pokruszony karmel? No próbuję doszukać się tego karmelu. Bo to, że migdały są wyczuwalne, to nie jest żadne zdziwienie, bo olejek migdałowy, czy jakiś aromat migdałowy jest dość intensywny. I nawet w czekoladzie jest wyczuwalny, jeżeli jest dodany. W niektórych produktach czasami tak jest. Więc na pewno. Na pewno ta czekolada jest lekka słonawa, więc podejrzewam, że jest tutaj dodany słony karmel. Ale trzeba się tak go doszukać. Ale mimo wszystko jest to dość ciekawe połączenie. Jasne, na pierwszy plan wybija się czekolada, ale migdały też są dość intensywne. No i ma taki właśnie lekko słonawy posmak, który wnioskuję jest tym karmelem. Jeżeli chodzi o skład pierwszego produktu, na początek czekolada 56%, na którą składa się cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny shea, emulgator lecytyny, czyli E322, to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak jęczmień tłuszczu czy zmiana barwy. Dalej na składzie tłuszcz roślinny palmowy, cukier, mleko w proszku odtłuszczone 6,1%, serwatka w proszku z mleka, karmelizowane cząstki migdałów 1,5%, na które składają się migdały 81%, cukier, syrop glukozowy i wosk pszczeli. Dalej orzeszki arachidowe, emulgator lecytyny po raz kolejny E322 i aromat naturalny. Informacja jest jeszcze taka, że produkt może zawierać soję, orzechy laskowe, nasiona sezamu, jaja i pszenicę, a także, że czekolada, masa kakaowa minimum 43%. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu i sprawdzam, bo te tabliczki rzadko teraz są już o wadze 100 gramów, ale ta jest 100 gramów, tak więc w tej tabliczce wartość energetyczna to 547 kalorii, tłuszcz 34 gramy, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 19 gramów, węglowodany 52 gramy, w tym cukry 51, białko 6,3 grama i sól 0,14 grama. Więc pierwszy smak wypada nie tak źle, nawet lepiej niż przypuszczałem. Więc po drugim spodziewam się czegoś jeszcze lepszego. Drugi ze smaków to wawel, miód, malina. Tak jak w tej piosence Disco Polo kojarzę, że taka była. Miód, malina. Nie umiem jej do końca zanucić, ale wiem, że takie słowa padały. No, miód z maliną to może być ciekawe połączenie. Po raz kolejny jest to czekolada deserowa, raczej nie mleczna. Pachnie ładnie. Miód z malinami, więc już jest pierwsza część tego tytułu. No a miód? Próbuję go znaleźć. Ewidentnie to smakuje maliną, a miodem prawdopodobnie to posłodzono. Miód teoretycznie ma dość charakterystyczny smak i gdy jest sam dodany, to można go poczuć, ale tutaj jest czekolada i dość intensywne nadzienie malinowe, więc ten miód gdzieś tutaj zniknął, ale zapewne został dodany. Dodano ten miód i w ogóle nazwano tą czekoladę tak, żeby wzbudzać takie właśnie jakieś pozytywne skojarzenia, to chyba chodziło producentowi. Jeśli chodzi o smak,
Wydaje mi się, że już kiedyś gdzieś czekoladę z nadzieniem malinowym próbowałem. Wydaje mi się, że to nawet była też firma Wawel. Z tak drugiego produktu na początek czekolada 53%, na którą składa się cukier, miętka kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz rośliny shea i emulgator lecytyny, czyli E322. Dalej nadzienie malinowe 20%, syrop glukozowy, przecier malinowy 20%, cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, substancje zagęszczające pektyny oraz agar, czyli E406, to substancja żelująca, która jest pozyskiwana z naturalnie występujących alg morskich, dlatego jej nazwa to morska żelatyna. Nadzienie malinowe składa się jeszcze aroma naturalny. Dalej tłuszcz roślinny palmowy, cukier, mleko w proszku odtłuszczone 4%, serwatka w proszku z mleka, miód w proszku 0,3%, czyli jednak go dodano, ale w niewielkim stopniu. Maltodekstryna, czyli E1400, należy do grupy modyfikowanych skrobi, jest używana jako zamiennik do produktów skrobiowych, czyli zawierających mąkę, wyrobów cukierniczych i słodycze. I jest jeszcze miód 40%. Dalej aromaty naturalne, emulgator lecytyny, po raz kolejny E322. Produkt może zawierać soję, orzeszki arachidowe, orzechy laskowe, migdały, nasiona sezamu, pszenicę i jaja. Informacja jest jeszcze taka, że czekolada masa kakaowa minimum 43%. Jeżeli chodzi o wartość rzeczywczą w 100 gramach produktu i po raz kolejny sprawdzam, czy jest to 100 gramów, tak, to cała ta tabliczka to 501 kalorii, tłuszcz 27 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 16 gramów, wyglądane 58 gramów, w tym cukry 49, białko 4,7 grama i sól 0,10 grama. Więc drugi smak nie wypada źle, ale spodziewałem się czegoś innego niż już kiedyś próbowałem. No więc na koniec trzeci ze smaków, który przewiduje, jak będzie smakował, więc tutaj raczej zaskoczenia nie będzie. Trzeci ze smaków to Wawel piernikowa ze śliwką. No mam nadzieję, że będzie to smakowało piernikiem, bo z tymi produktami o smaku piernikowym różnie bywa, że raz ładnie, pięknie pachnie i smakuje jakimiś tam właśnie przyprawami korzennymi, a raz nie smakuje niczym. Tym razem różnica jest taka, że w środku nadzienie jest ciemne, i już pachnie ładnie przyprawą korzenną. Kostki po raz kolejny 3 i czekolada deserowa. Bardzo intensywny smak piernika. Jest to nadzienie śliwkowe, właśnie jakby piernik przełożony powidłami, więc to idealnie tym razem smakuje jak właśnie taki piernik oblany czekoladą i przełożony powidłami śliwkowymi. To jest dokładne odwzorowanie tego smaku, więc prawdę napisane na opakowaniu, jest to czekolada piernikowa. I to wszystko się równoważy, bo tym razem czekolada nie dominuje nad nadzieniem i na odwrót też nie. I ta śliwka też jest wyczuwalna, więc prawdę tym razem napisano na opakowaniu. I piernik, i śliwka spod tej czekolady są wyczuwalne. Trzeci ze składów, na początek czekolada 56%, na którą składa się cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, tłuszcz roślinny shea, emulgator lecytyny ze słonecznika, czyli R322, po raz kolejny. Dalej nadzienie śliwkowe 17,5%, które składa się syrop glukozowy, śliwka 40%, cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, substancja zawieszczająca pektyny, substancja żelująca agar, czyli po raz kolejny E406, i aromat naturalny. Dalej cukier, tłuszcz roślinny palmowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 2%, mleko w proszku odtłuszczone, przyprawy korzenne 0,25%, emulgator lecytyny ze słonecznika po raz trzeci E322 i aromat naturalny. Informacja jest taka, że masa kakaowa minimum 43%. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, dla zasady sprawdzę, bo może być różnie, to po raz kolejny cała ta tabliczka. W 100 gramach wartość energetyczna to 505 kalorii, tłuszcz 27 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 16 gramów, węglowodany 59 gramów, w tym cukry 52, białko 4,3 grama i sól 0,02 grama. Jeżeli chodzi o cenę tych produktów, każda z tych czekolad 100 gramów w sieci Kaufland kosztowała 3,39 i nie wydaje mi się, żeby to była specjalnie jakoś wygórowana cena, bo takie czekolady o tej wadze, tylko że w innych smakach, kosztowały mniej więcej tyle samo. Jak podsumować te czekolady? Na pewno jest to swego rodzaju edycja świąteczna. Na pewno ta trzecia czekolada wypada najlepiej, bo smakuje dokładnie tym, o czym napisano. Te pozostałe dwie niby też, ale czegoś tutaj brakuje. W tej drugiej brakuje trochę smaku. Miodu gdzieś pod tą czekoladą, ten miód znikł. No a tutaj, w tej pierwszej, trzeba się trochę tego karmelu doszukać albo bardziej domyślić, bo ta czekolada z lekka jest słonawa, więc prawdopodobnie to jest ten właśnie słony karmel. Migdały na pewno są tutaj wyczuwalne, tutaj na pewno jest wyczuwalna malina,
ale nie są jakoś to specjalnie unikatowe smaki, bo takie czekolady o takich nadzieniach wcześniej występowały. Piernikowa niby też jest produkowana też przez inne firmy, z nadzieniem piernikowym czekolady też się pojawiają. Jednak ta wydaje mi się tak najlepiej smakuje, najbardziej odzwierciedla piernik, więc wreszcie trafił się produkt o smaku piernika, który dokładnie nim smakuje. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!